Panie, oto jest dzień łaski, oto jest dzień zbawienia. Niezależnie od tego, dokąd teraz biegniesz i jak bardzo się śpieszysz, co tutaj słyszysz, jest ważniejsze od tych wszystkich rzeczy, które masz do załatwienia. Dlatego, że jesteś istotą wieczną. Jesteś istotą stworzoną przez Boga. Zostałeś doskonale stworzony przez swojego Stwórcę. I masz w sobie takie miejsce, takie puste miejsce, które może być wypełnione tylko przez Niego. Ale w związku z tym, że jesteś oddzielony od Boga ze względu na błędy zwane powszechnie grzechami, nie możesz mieć społeczności ze Świętym Bogiem tak po prostu. Społeczność ze Świętym Bogiem możesz mieć przez krew Chrystusa. Przez krew przelaną na krzyżu. W tym kraju wszyscy znają imię Jezus. Tylko tak naprawdę niewiele osób rozumie, co się wydarzyło na krzyżu Golgoty. Że to nie jest po prostu jakieś historyczne wydarzenie, ale że to ma bardzo, bardzo wielki wpływ na twój los. To, co wydarzyło się na krzyżu Golgoty. Jeżeli to przyjmiesz, będziesz zbawiony i to będzie potężne. Ale jeżeli to odrzucisz, to będziesz wiecznie oddzielony od Boga. Krzyż Golgoty nie jest po to, żeby sobie nosić te krzyżyki na szyi albo żeby wisiały w różnych miejscach, w świątyni publicznej. Krzyż Golgoty to jest twoja szansa na wieczność z Bogiem. Dlatego, że na tym krzyżu umarł wcielony Bóg i ten wcielony Bóg zmartwychwstał. Zmartwychwstał dla ciebie. Gdy tam na tym krzyżu umierał, myślał o tobie. Każda twoja choroba, którą przeszedłeś w przeszłości, została przybita do krzyża Golgoty. Jezus się rozchorował każdą chorobą ludzkości. Jezus się rozchorował każdą chorobą, na którą cierpią ludzie. Jezus cierpiał z powodu każdego zniewolenia, którego doświadczają ludzie. Jezus cierpiał za każde twoje zniewolenie, za każdy twój ból, za każdą twoją chorobę. To zostało poniesione na krzyż, tak byś ty mógł być wolny. Ale to się nie dzieje automatycznie. To, że Jezus umarł, to jest jedna rzecz, a drugą rzeczą jest to, że ty to wierzysz dla siebie osobiście. Potrzebujesz to wziąć. Nie wierzyć, że był jakiś Jezus i jest jakiś krzyż i tak do końca nie wiadomo, o co chodzi z tym krzyżem. To chodzi o to, że ty musisz spotkać Jezusa osobiście. Ty musisz osobiście Mu powiedzieć: Jezus, ja Ciebie chcę. Wierzę, że Ty umarłeś za mnie. Za mnie osobiście. Potrzebujesz uwierzyć w to, że On umarł za Ciebie osobiście. I powiedzieć Mu to, że w Niego wierzysz. I powiedzieć Mu, że wierzysz w Jego... Wierzysz w to, że możesz mieć życie wieczne, gdy przyjmiesz Go jako swojego Pana i Zbawiciela. Potrzebujesz uczynić Jezusa swoim osobistym Panem i Zbawicielem. I wtedy będziesz zbawiony. Nie poprzez wiedzę, że jakiś Jezus umarł na jakimś krzyżu, ale że przyjmiesz Go osobiście do swojego życia jako Pana i Zbawiciela. Gdy On stanie się Twoim Zbawicielem i Twoim Panem, będziesz zbawiony. Gdy On będzie Twoim Zbawicielem i Twoim Panem, to będziesz zbawiony wtedy, gdy się obmyjesz w Jego świętej krwi, która przelała się za Ciebie. Jest napisane, że Jego sińce i rany uzdrowiły nas. Jeśli w to uwierzysz, jeśli w to przyjmiesz, to będziesz wyzwolony. Potrzebujesz spotkać Jezusa. Potrzebujesz spotkać Go osobiście. Uczynić Go swoim osobistym Zbawicielem i Panem. Nie ma innej drogi. Jezus powiedział: ja jestem drogą. On powiedział o sobie: ja jestem drogą. I on powiedział też, że nikt nie przychodzi do Ojca inaczej niż przeze mnie. Jezus jest drogą. Jezus jest drzwiami do wieczności. Osobista więź z Nim, osobista relacja z Nim zapewni Ci wieczność, nie jakieś religijne obrzędy. Jeżeli będzie Twoim Panem i Zbawicielem, jeżeli poznasz Go osobiście, to będziesz zbawiony.
I to jest proste. Jedyne, co jest potrzebne, to to, byś się ukorzył i powiedział mu, że go potrzebujesz. Wyznał mu, że chcesz, by był twoim Panem i Zbawicielem. I to wystarczy. Jeżeli popłynie ta modlitwa z serca, będzie zbawiony. Nic więcej nie potrzebujesz. Żadnego zasługiwania, żadnego kombinowania. Po prostu uwierz w Niego. Uwierz, że umarł i zmartwychwstał za ciebie. Uczyń Go swoim Panem i Zbawicielem. I to jest wszystko. To jest wszystko, co potrzebujesz zrobić, by być zbawionym. Bo zbawienie jest z łaski, przez wiarę. Tylko tak i nie inaczej. Tylko tak i nie inaczej. Nie ma alternatywy. Nie ma alternatywy. To, co słyszysz tutaj ode mnie, od moich przyjaciół, że będą jeszcze mówić do ciebie, to są słowa życia. To są słowa życia. To jest klucz do wieczności. Osobiste spotkanie z Jezusem jest kluczem do wieczności. Uczynienie Go swoim Panem i Zbawicielem jest kluczem do wieczności. Osobistym Panem i Zbawicielem. Zbawienie nie jest instytucjonalne. Zbawienie jest prywatne i osobiste. Każdy odpowie za siebie przed Bogiem. Każdy odpowie za siebie. Jezus wraca na tę ziemię. Lepiej się przygotować na ten moment. Bo na razie On wyciąga do ciebie rękę i oferuje ci życie wieczne. Ale gdy powróci na tę ziemię, powróci jako sędzia, potężny Bóg, Król Królów, Pan Panów, wtedy będzie za późno. Więc wykorzystaj ten czas, który jest teraz. Nie przechodź mimo wobec tego, co słyszysz. Bo to są słowa życia. Jezus wraca na tę ziemię. Pojednaj się z Bogiem przez Jego świętą krew.